bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym spotkaniu. Witam pana Adama Mosana, wiceprezesa. Bardzo się cieszę, panie starosto, że jest pan z nami. Witajmy pana. Witam też pana Andrzeja Kuczyńskiego, przewodniczącego Komisji Kultury i Dziedzictwa. Czyli wycinankę, a naszą bohaterką jest Gabrysia Taneczka, Gabriela Taneczka, mieszkanka Wołomina. Ja się, proszę Państwa, oczywiście nie chcę rozgadywać tutaj na temat historii czy teorii wycinanki. Wiadomo oczywiście, że wycinanka nie pojawiła się w Polsce i nie tylko Polacy wycinanki robili, bo są wycinanki chińskie, są wycinanki żydowskie. Widziałam również bardzo piękne wycinanki ukraińskie na przykład. No ale jakoś tak się dostało, że to właśnie polska wycinanka jest czymś takim bardzo charakterystycznym dla naszej tradycji, dla naszej kultury i jakimś takim znakiem rozpoznawczym naszej kultury i ludowej. Nie wiem, czy Państwo sobie przypominacie, ale 10 lat temu podczas targów Expo w Szanghaju, największych targów na świecie, polski pawilon był w kształcie właśnie takich płaszczyzn wycinankowych. Ja przyglądałam się tym ścianom i tam też wzięte z naszych tradycyjnych kurpiowskich motywów wzory, które te ściany zdobiły. Także wycinanka nie jest czymś martwym, wycinanka cały czas żyje i cały czas inspiruje twórców współczesnych, projektantów czy artystów i designerów. No i inspiruje oczywiście Gabrysię. Gabriela Czarnecka, mieszkanka Wołomina, znana tutaj myślę większości Wołomijaków, zajmuje się wieloma rzeczami, nie tylko twórczością, działa również społecznie, ale tworzy wycinanki, tworzy również pastele, maluje. No a ta wycinanka ludowa w jakiś sposób oczywiście również inspiruje Gabrysię. I tutaj w niektórych wycinankach widać wpływy wycinanki łowickiej, może akurat nie w tych wszystkich, ale i również kurpiowskiej, szczególnie tej z okolic Myszyńca. Ale kiedy się przyjrzymy tym wycinankom, właściwie trzeba powiedzieć, że większość z nich to jest taki odrębny, własny styl Gabrysi, gdzie nie do końca ona korzysta ze wzorów i motywów ludowych. I kiedy spojrzymy na przykład na te duże czarne kowierce rzeczy wycinankowe o metrowej prawie długości, no to jest właśnie taki styl gabrysiowy. Gdzie ta wycinanka zajmuje całą płaszczyznę papieru. Ja tutaj Gabrysia nam wczoraj powiedziała, że za zrobienie tej wycinanki zajęło jej 7 godzin. Ja nie chcę tutaj Państwu zdradzać tajemnic warsztatu naszej bohaterki. Myślę, że ona sama najlepiej opowie jej o wycinance, o swoim warsztacie i o swojej pasji. Bardzo proszę, Gabrysia, oddaję Ci głos. Od dziecka się tym zajmuję oczywiście i zawsze robiłam wycinanki, mniejsze, większe. No i był czas, kiedy w Domu Kultury pracowała Halinka Bodel. Halinka, pokaż się, bo Halinka praktycznie... Halinka mnie zainspirowała do właśnie takich większych wycinanek. Mówi, ciągle coś robisz, ciągle cię wszędzie pełno tych twoich wycinanek, abyś pomogła mi tu zrobić jakąś dekorację w Domu Kultury. Ja mówię, no to czego oczekujesz, prawda? No, mówi, no jakąś szopkę, no i tam właśnie powstała szopka, później Halinka mówi, a jeszcze Trzech Króli by się przydało, no to powstało Trzech Króli, prawda? I tak to się zaczęło. Później mnie posadziło, okazało się, że brakowało tam jeszcze trochę, na ścianie było miejsca, więc mnie posadziła, dała mi papier, miała nożyczki, tnie i od razu mnie od ręki zabierała, naklejała i wieszała i była taka pierwsza dekoracja. Oczywiście jak się zacznie już coś takiego robić, to trudno się zatrzymać. Ja w tej chwili, tutaj nawet nie wszystko się zmieściło z tej całej teczki,
jaką mi się przez te ostatnie 3 lata natworzyło. Bo to się po prostu chce i miło mi bardzo podzielić się z wami tą moją pasją. Staram się w ostatnich latach podzielić się tą swoją pasją, jak już wiecie, kto był na moich warsztatach? A, było trochę osób, super. Dlatego, że robię dużo warsztatów. Cieszę się, że jest zainteresowanie. Ja nie mam żadnych wzorów. Ja nigdy niczego nie rysuję. Czym pracuję? No przede wszystkim skalpelem, nożem do papieru, czasami nożyczkami. Tak jak te wszystkie ludowe wycinanki robione są zazwyczaj czym? Nożycami do... Tak jest. Do strzyżenia owiec. Ja niestety nie miałam nigdy z tym do czynienia, bo nie mam tradycji rodzinnych związanych z wycinanką i ze stylem ludowym. Ja pochodzę z Wrocławia, czyli moi rodzice to lwowiacy. Także nie mam takich tradycji. To było tylko moje zainteresowanie od lat dziecinnych. I teraz no, mogę to kontynuować. Biorę papier i tnę i to wszystko. Wyrzucam to, co jest niepotrzebne i już. No. Także to proste. Jak uczę wycinanki, to same się tutaj panie i niektórzy panowie, którzy byli na tych warsztatach, przekonują, że to wcale nie jest takie trudne. Że jest ogromna satysfakcja, jak się coś zrobi samemu i komuś się to przekaże. Jest to ogromna radość i do tego chętnie, do tego zachęcam i zapraszam do takich warsztatów. To wszystko. Są jakieś pytania? Czy podoba wam się to, co zobaczyliście? Ja właściwie trudno jest powiedzieć, jak mogła wyglądać tradycyjna wycinanka tych naszych okolic z tych stron. Nie zachowały się żadne międzywojenne wycinanki z tych stron, ale my w Ośrodku Dokumentacji w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości robimy różne rodzaje badania dotyczące kultury ludowej, zachowania kultury ludowej i jak mogły wyglądać różne elementy naszej kultury tradycyjnej, tutaj tych naszych wiem. No i przeważnie nam wychodzi, że czy w muzyce, czy w stroju najwięcej podobieństw jest nie z naszymi najbliższymi sąsiadami z północy, z Krupiami, tylko z terenem Kołbieli i Otwocka. To około warszawskie Mazowsze. I wydaje mi się, że jeżeli tutaj były robione wycinanki, a zapewne były robione, to one raczej wyglądały jak te wycinanki kołbielskie, a nie jak wycinanki krupiowskie. A te wycinanki kołbielskie to na przykład takie powtarzalne lalki proste, tak? No myślę, że część z Państwa w szkole, ja przynajmniej robiłam takie wycinanki w szkole. I tym się też zainspirowaliśmy. I takie jest na przykład logo naszej fabryczki, właśnie takie kołbielskie, powtarzające się lalki, bardzo archaiczny, mazowiecki, wycinankowy motyw. Także proszę Państwa, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja rozumiem, że tutaj może trochę trudno i tak wstydzą się Państwo gadać z artystką przy pełnej sali. Tak, ale za chwilę będzie jeszcze chwila czasu. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby z artystami rozmawiać, dzielić się swoimi wrażeniami. My Państwu życzymy jeszcze tych pięknych 2 tygodni Adwentu, który przed nami, a potem pięknych świąt. Wszystkiego dobrego dla Państwa i dla Waszych rodzin. A za 10 minut zapraszamy na koncert zespołu Mocy Kontrabasie. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Mamy tutaj Gabrysię. Proszę jej nie pozwolić odpocząć przez te najbliższe 10 minut. Dziękuję. Kroczyć tą świąteczną
aurę. I wprowadzić tą świąteczną aurę i też Państwu życzę wszystkiego najlepszego. Miłych wrażeń z dzisiejszego spotkania i spełnienia wszystkich takich jakichś oczekiwań noworocznych i zachęcam, żeby swoje pasje dalej jakoś kontynuować, szukać swoich pasji, nie zasklepiać się, żeby wychodzić z domu, działać razem z nami. Zachęcam, ja działam w Stowarzyszeniu Biznesu, Nauki i Kultury, prowadzimy dużo rzeczy fajnych. Tereska może później dotrze do nas, Urbanowska, która jest szefową tego stowarzyszenia, jest chora. Działamy dużo na rzecz właśnie naszego środowiska, wielopokoleniowe rzeczy. Działam z Tereską w Radzie Seniorów. Też dużo rzeczy robimy wspólnie na rzecz środowisk. Także nie trzeba się zamykać, trzeba się otwierać na ludzi. I to właśnie robimy.